strony Magda z nieszablonowej szkoły języka norweskiego Trolltunga. Jakiś czas temu jeden z moich uczniów zapytał mnie, jak uważam, jakie słówko w języku norweskim jest absolutnie najważniejsze. Cóż, pytanie wydawać by się mogło trudne, ale tak naprawdę nie miałam większych problemów, żeby odpowiedzieć na to pytanie, gdyż moim zdaniem, moim subiektywnym zdaniem, takim najważniejszym słówkiem w języku norweskim jest słówko dziękuję, a więc tak. W kulturze norweskiej dziękowanie sobie nawzajem jest bardzo ważne, no i niepomijane przede wszystkim. Pominięcie słowa dziękuję, choćby w tej najkrótszej wersji, może być bardzo źle widziane przez naszego rozmówcę norweskiego. Chciałabym dzisiaj w dzisiejszym odcinku zrobić Wam taką listę, czy przedstawić Wam taką listę z najważniejszymi wyrażeniami związanymi ze słówkiem dziękuję i opowiedzieć trochę, w jakich sytuacjach Norwegowie dziękują sobie, a niekoniecznie na przykład my robimy w Polsce dokładnie to samo i w takich samych sytuacjach. Zacznijmy sobie właśnie od najprostszego słówka tak. Jak już powiedziałam, to właśnie oznacza dziękuję, prawda? Kolejnym takim wyrażeniem bardzo popularnym jest tusen tak. Tusen oznacza tysiąc, a więc tusen tak będziemy tłumaczyć jako tysiąckrotne dzięki. Możemy również powiedzieć mange tak. Mange oznacza dużo, wiele, więc no, najprościej na polski przetłumaczyć bardzo dziękuję. Mange tak. W bardzo podobny sposób przetłumaczymy wyrażenie tak skal du ha. Czyli tak dosłownie mówiąc, niech będą Ci podziękowania. Tak skal du ha. Możemy powiedzieć również hjärtelig tak. Hjärtelig oznacza serdecznie. Od rzeczownika et hjärte, a więc serce. Możemy również powiedzieć po prostu takker od czasownika o takke, czyli dziękować. Możemy dorzucić do tego takker som mye, dziękuję bardzo, żeby jeszcze w jeszcze przyjemniejszy, milszy sposób podziękować naszemu rozmówcy. Teraz kilka takich wyrażeń, w których znajduje się słówko tak i dam tutaj również wyjaśnienie, kiedy, w jakich sytuacjach używamy tych wyrażeń. Zacznijmy od wyrażenia tak felidagi. Tak felidagi. Tego wyrażenia możecie użyć w momencie, kiedy na przykład kończycie pracę i w ten sposób żegnacie się ze swoimi współpracownikami, wychodząc właśnie z pracy po wspólnym dniu. Tak felikveld. Możemy powiedzieć, kiedy żegnamy się z osobą, z którą spędziliśmy wieczór. Czyli wyobraźcie sobie, że na przykład poszliście do kina z koleżanką, z kolegą, żegnacie się i mówicie sobie tak, felikvel, dzięki za dzisiejszy wieczór. Tak for sist. To jest jedno z tych wyrażeń, których na język polski nie da się dosłownie przetłumaczyć. Dosłownie oznacza dziękuję za ostatnie. Tak for sist używamy w sytuacjach, kiedy nie widzieliśmy naszego rozmówcy już jakiś czas, ale wiążemy z tym naszym ostatnim spotkaniem bardzo miłe wspomnienia. Wyobraźcie sobie, że na przykład norweska rodzina zaprasza Was na niedzielny obiad, idziecie do nich, żegnacie się, po czym na przykład spotykacie się po 2-3 miesiącach i wówczas w ten sposób witacie się ponownie z tą rodziną, która Was zaprosiła i mówicie do nich tak for sist, wyrażając swoją wdzięczność za to, że ostatnim razem było Wam bardzo przyjemnie i że Was po prostu zaproszono na ten obiad. W takiej sytuacji możemy również użyć, czy z takimi sytuacjami wiąże się również wyrażenie tak for my albo tak for us. Z tym, że tym wyrażeniem będziemy się żegnać po właśnie takim udanym spotkaniu. Wróćmy do tej sytuacji z rodziną norweską, która zaprosiła nas na obiad. Po zjedzeniu obiadu, po miłej pogawędce wracamy do domu i wówczas żegnamy się słowami tak for us albo tak for my, jeżeli jesteśmy sami, tak, zaproszeni na tenże obiad. Możemy to przetłumaczyć najprościej na język polski. No, dziękuję za zaproszenie albo dziękujemy za zaproszenie, jeżeli mówimy w formie liczby mnogiej, czyli tak for us. Wracając do sytuacji obiadu, czy w ogóle posiłku, bardzo ważnym wyrażeniem jest tak for maten,
niekoniecznie w Norwegii musicie użyć wyrażenia no, smacznego, tak? Czy odpowiednika smacznego, kiedy rozpoczynacie posiłek, ale dobrze widziane jest to, aby podziękować za posiłek po jego zakończeniu. Czyli mówimy tak, formatn, dziękuję za posiłek. I dopiero wówczas możemy spokojnie odejść od stołu. Jeżeli spotkaliśmy się ze sobą wczoraj, to najzwyczajniej w świecie użyjemy wyrażenia tak for i går. Ale z tym wyrażeniem musicie uważać, ponieważ nie chodzi o to, żebyście za każdym razem, czy jeżeli spotykacie kolegę czy koleżankę w pracy codziennie, to nie chodzi o to, żebyście się witali z nim czy z nią słowami tak for i går, bo widzieliście się wczoraj i widzicie się dzisiaj znowu. Chodzi o to, że dziękujecie sobie za wczoraj, jeżeli to wczoraj miało jakiś wyjątkowy charakter. Na przykład byliście na wspólnej kolacji w restauracji, albo byliście na jakimś wspólnym koncercie. No mówicie sobie, tak Feigor, dzięki za wczoraj, mam z tym bardzo dobre wspomnienia. To wyrażacie tymi słowami. Bardzo ważne jest też to, aby pamiętać o podziękowaniach, jeżeli ktoś nam pomoże. Tak? Tutaj będziemy używać wyrażenia tak for hjelpen, albo tak for det. Tak for hjelpen, dziękuję za pomoc, albo tak for det, dosłownie dziękuję za to. Słówka tak możemy użyć jeszcze w takich krótszych formach jak tak i nige mode, albo tak det samme. Kiedy używamy tych wyrażeń? Tak i nige mode oznacza dziękuję i wzajemnie. Tak det samme będziemy tłumaczyć na dziękuję i dla Ciebie również, tak najprościej. To są wyrażenia, którymi możemy odpowiedzieć na przykład życzenia dobrego dnia, dobrego weekendu. Jeżeli kolega, koleżanka powie nam Guhelg, możemy mu powiedzieć tak i nie mode. A więc życzymy nam miłego weekendu, a my odpowiedzieliśmy dziękuję i wzajemnie. Słówka tak możemy również użyć w połączeniu z krótkimi odpowiedziami. Możemy powiedzieć ja tak bądź naj tak, jeżeli odmawiamy. Wyobraźcie sobie, że ktoś pyta Was, czy macie ochotę na szklankę wody, a Wy odpowiadacie ja tak. Tak, dziękuję, jeżeli macie ochotę, albo naj tak, jeżeli nie macie ochoty. Warto to podziękowanie zawsze, nawet w takich krótkich odpowiedziach, dodać. Jeżeli mamy ochotę podziękować z góry, to używamy wyrażenia på forhånd tack. Czyli właśnie dziękuję z góry. På forhånd tack. I na końcu tej listy wyrażeń mam dla Was jeszcze jedno takie bonusowe wyrażenie. My Polacy bardzo lubimy tłumaczyć się sobie z języka polskiego, robić taką kalkę w języku norweskim i tłumaczymy nasze wyrażenie dziękuję za wszystko na tak for alt. I owszem, to wyrażenie w języku norweskim funkcjonuje, ale trzeba być tutaj bardzo, bardzo, bardzo ostrożnym. Dlatego, że tak for alt przede wszystkim używamy jako podziękowanie, ale dla osób zmarłych. Tak for alt to wyrażenie bardzo często znajdziecie po prostu na nagrobkach, bądź też na szarfach pogrzebowych, na wieńcach pogrzebowych. Więc jeżeli nie chcecie popełnić drobnego faux pas w rozmowie z Norwegiem, to nie dziękujcie mu za wszystko, nie mówcie tak for alt. Podziękujcie mu na przykład tak for det, dziękuję za to, albo po prostu tusen hjertelig, czyli tak, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jeszcze mały bonus na sam koniec. Jeżeli mówimy o dziękowaniu, to pamiętajcie o tym, że w bardzo dobrym tonie i bardzo dobrze widziane jest wysyłanie do siebie, bądź po prostu przekazywanie sobie tak zwanych takkekort, a więc takich kartek z podziękowaniami. Norwegowie uwielbiają dziękować sobie nawet za najdrobniejsze rzeczy i jeżeli na przykład kolega, koleżanka pomoże Wam na przykład wysprzątać ogródek z jesiennych liści, to warto, żebyście poza tym, że podziękujecie ustnie, na przykład napisali kilka miłych słów i wysłali taką takkekort, albo po prostu wręczyli taką takkekort koledze bądź koleżance, która Wam pomogła. Bardzo popularne jest wysyłanie takich takkekort również w podziękowaniu za prezent urodzinowy albo prezent ślubny. To jest w takim bardzo dobrym tonie i wiąże się to z taką miłą wymianą życzliwości, co w Norwegii jest bardzo ważne.
Mam nadzieję, że ten odcinek jest dla Was przydatny i że Wam się podobał. Na dzisiaj to wszystko i ja serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek serii Zrozum Norwega już za tydzień. Cześć!